10 kwietnia 2010. Fakty. Łączymy się z Antonim Macierewiczem, przewodniczącym podkomisji smoleńskiej. Witamy serdecznie, panie ministrze, panie marszałku. Witam pana. Dzień dobry państwu. Dzisiaj o propagandzie w stylu Goebbelsa, a w sumie chyba gorszej, bo Goebbels by sobie nie pozwolił na takie odejście od faktów i fantazjowanie. Jan Osiecki w Newsweeku, jest znany publicysta z tego typu tekstów, napisał o telefonie, jaki miał wykonać Lech Kaczyński do swego brata. To jest słynna teza, wielokrotnie już zdezawuowana, ale z uporem wraca. To dlaczego ktoś takie teksty pisze i dlaczego ktoś to drukuje? No, pytanie dlaczego jest niesłychanie ważne, dlatego że ta teza, jak pan mówi, słusznie była już dawno zdezawuowana. Tym razem ona została wznowiona przez pana sędziego Łączewskiego, znaną osobę, jeżeli chodzi o ataki na Prawo i Sprawiedliwość. Otóż to jego artykuł w Gazecie Wyborczej, w której sugeruje, że istnieje zapis rozmowy między braćmi, czyli między panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim z godziny 8:21, a więc na 20 minut przed katastrofą, i że ta rozmowa, gdyby została ujawniona, no to pokazałaby cały cynizm, jak mówi prezesa Kaczyńskiego, bo są tam niesłychanie ważne informacje. On nie precyzuje, jakie informacje, on tego nie rozwija, mówi tak w ogólnikowy sposób, sugerując, że dotyczą one przebiegu lotu, ale nic więcej na ten temat nie mówi. I ten właśnie fragment materiału wziął na warsztat znany ze swojego krętactwa pan i z takiej publicystyki fałszywej, która usprawiedliwiała Rosjan, a zrzucała winę na Polaków, na polskich pilotów, pan Jan Osiecki, który na tej podstawie tworzy całą historię w Newsweeku, pseudoanalizę, co więcej, odwołując się do znanych, kłamliwych materiałów pana Andrzeja Artymowicza, którymi się posługiwała jeszcze prokuratura wojskowa, odwołując się do tych materiałów sugerujących, czy stwierdzających wręcz, że generał Błasik był w kokpicie po to, żeby nadzorować właśnie lądowanie, jakie miał wymusić pan prezydent, tę tezę Łączewskiego próbuje uzupełnić, rozszerzyć z stwierdzeniem, że to na pewno był prezydent, który zmusił do lądowania. W tym wypadku rzecz polega na tym, żeby uniewinnić tych, którzy doprowadzili do strony rosyjską, która doprowadziła do zbrodni smoleńskiej, i zrzucić odpowiedzialność na braci Kaczyńskich, na pana prezydenta, który miał wydać takie polecenie, i na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który miał go do tego namówić. Myślę, że czas tej publikacji, ostatnie dni, to było tydzień temu, nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby skumulować wokół pana Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, cały zespół negatywnych emocji. Rzecz w tym, że mamy tutaj do czynienia z absolutną, nie tyle nawet fantazją, ale zupełnym, absolutnym kłamstwem, które, jak pan trafnie powiedział, wielokrotnie już było udowadniane, ale dzisiaj dysponujemy szerszym materiałem, który pozwala na obalenie tego rosyjskiego kłamstwa powtarzanego przez pana Jana Osieckiego na łamach Newsweeka. No, na osi czasu to jest dość ostatnia rewelacja. Pojawiło się w najnowszym wydaniu Newsweeka. Przypomnijmy, kiedy pierwszy raz ten termin, nagranie z kokpitu, rozmowa braci, pojawił się w propagandzie. No, trudno mówić o mediach, musimy mówić o propagandzie. A tak naprawdę to pierwszy zrobił to pan Sikorski, pan Radosław Sikorski przekazał informację, że winni są, informacje, dezinformacje, że winni są piloci, i zrobił to, no, mniej więcej pół godziny, 40 minut
po tym dramacie. Wtedy powołując się na informacje ze Smoleńska, z miejsca katastrofy, z miejsca dramatu, powiedział, że to właśnie piloci są winni, przekazał tę dezinformację najpierw panu prezesowi Kaczyńskiemu, a potem doprowadził do upowszechnienia go w ciągu pierwszych dni po dramacie smoleńskim przez telewizję zarówno publiczną, no w publicznej możemy to zidentyfikować, nie chcę się wypowiadać na temat telewizji prywatnej, zwłaszcza TVN-u, który też tę tezę już od pierwszego dnia upowszechnia, ale do tego się teraz nie odnoszę. Tutaj telewizja publiczna niestety skupiła uwagę widzów na polskiej odpowiedzialności, na odpowiedzialności polskich pilotów. Drugą fazą takiego nacisku właśnie próbującego obarczyć odpowiedzialnością pana premiera i pana dzisiejszego i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Drugą fazą był rok 2014, zwłaszcza 2015, kiedy zatrudniono pana Artymowicza, Andrzeja Artymowicza, brata znanego kłamcy smoleńskiego, który na portalach społecznościowych upowszechniał tezę o winie prezydenta i o winie polskich pilotów. Pan Andrzej Artymowicz został niestety zatrudniony jako ekspert przez prokuraturę wojskową i wytworzył absolutnie fikcyjny zapis z CVR-u. Tam zarzuca się generałowi Błasikowi, że to on był w kokpicie i nadzorował przebieg wydarzeń, a prezydentowi Kaczyńskiemu, że zmusił pilotów do lądowania, ponieważ się bardzo spieszył i musiał wylądować, im za wszelką cenę był gotów nawet podjąć ryzyko śmierci. W ten sposób obarczono prezydenta winą, a pilotów przedstawiono jako ludzi, którzy ze strachu popełnili samobójstwo. To wszystko jest zupełny absurd. Jak mówię, komisja posiada materiał dowodowy wykluczający taki przebieg wydarzeń i pokazujący, w jaki sposób manipulowano zapisami CVR-u, jak przekierowywano uwagę czytelników i słuchaczy na zupełnie fikcyjne wydarzenia, równocześnie odsuwając wiedzę, odsuwając uwagę opinii publicznej od rzeczywistego przebiegu wydarzeń, który dzięki zapisowi CVR-u jest absolutnie jednoznaczny i pokazuje, że piloci co najmniej 40 minut przed tragedią już zapowiadali, że nie wylądują, że będą oczywiście na drugie zajście. Panie ministrze, ale fakt, że tak oczywisty, bezczelny fake, jak tak zwana rozmowa braci albo nagranie pilotów, śmiało zmieścisz się, pojawia się na łamach ogólnopolskiego magazynu wydawanego, przypomnijmy, przez koncern Axela Springera w Polsce na licencji Newsweeka. To nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z tym amerykańskim Newsweekiem poza nazwą. Po prostu kupili od nich licencję i tyle. To dowodzi na to, że dowodzi to tego, że te wszystkie próby, chociaż które my tutaj podejmujemy, wytłumaczenia, pokazania, jaki jest stan wiedzy na temat katastrofy smoleńskiej, jaki był rzeczywisty przebieg tego, no, być może, zamachu. I te wszystkie filmy, te wszystkie informacje, no jak krew w piach, bo ogólnopolski magazyn pozwala sobie na wydrukowanie takiej bajki w formie informacji, artykułu, insynuacji? No z tytułem, który jednoznacznie mówi, że to jest wina prezydenta Kaczyńskiego. Bo wydaje mi się, że tutaj odpowiedź na pana pytanie jest jasna. Gdyby nie było raportu końcowego, który w formie filmowej zaprezentowała Republika, ale także telewizja TVN, gdyby nie było materiału dowodowego, to może sytuacja byłaby inna, byłaby też inna, gdyby telewizja publiczna w masowym wydaniu ten raport opublikowała. Tymczasem, ponieważ tak nie jest, ponieważ oni odbierają
ci kłamcy smoleńscy sytuację jako ciągle jeszcze nieprzesądzoną i sądzą, że można naszej komisji zamknąć usta, że można raport jeszcze zmienić, że można wymusić zmianę stanowiska. I w związku z tym ponawiają presję i to w takim punkcie najbardziej wrażliwym, najbardziej dotkliwym, bo oskarżanie brata, że był współsprawcą śmierci prezydenta, no to jest brutalność. Jeżeli można, to przede wszystkim przeczytać CVR, czyli nagranie ze skrzynki głosowej. Tutaj chciałbym przywołać kolejne wypowiedzi od 8:04 do ostatnich sekund lotu, pokazującej, jak kolejno piloci identyfikują sytuację uniemożliwiającą lądowanie i później systematycznie zapowiadają, że odejdą na drugi krąg, że sprawdzą sytuację, podejdą na bezpieczną wysokość, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja i następnie odejdą. A więc o 8:04 mówią piloci, sytuacja pogodowa jest zła, to będzie makabra, makabra będzie, nic nie będzie widać. O 8:17 sekund 40, nieciekawie wyszła mgła, nie wiadomo, czy wylądujemy. A jeśli nie wylądujemy, pyta jeden z członków załogi, to co? Na to kapitan odpowiada, odejdziemy. 8:19 sekund 24. Na pytanie, czy polecą w stronę lotniska Smoleńska, czy będą lądowali. Z wieży pytanie sformułowane, czy w kokpicie sformułowane. Odpowiedź kapitana. Zobaczymy, podejdziemy i zobaczymy. 8:25 sekund 10. Jeżeli można, to spróbujemy podejścia, a jeżeli nie będzie pogody, to odejdziemy na drugi krąg. 8:25 sekund 12 do 27. Pan pułkownik Krasnokucki z wieży w Smoleńsku po uzgodnieniu z kapitanem Protasiukiem wydaje zgodę na zniżanie i próbne podejście. 8:26 sekund 17. Kapitan Protasiuk oznajmia dyrektorowi protokołu dyplomatycznego panu kazanie. Panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili przy takich warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. 8:26 sekund 27. Spróbujemy podejść, ale nie lądować, tylko podejść do właśnie miejsca podejmowania decyzji. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. 8:32:58. W przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. A więc nie ma wątpliwości, zresztą takie odejście zostało zrobione. Jest zapis kontrolerów z wieży, którzy mówią, zaczęli odchodzić i samolot zniknął. A więc materiał dowodowy pokazujący, że planowano odejście od 40 minut przed katastrofą systematycznie. Nie było ani jednego sformułowania, które by sugerowało, że oni chcą lądować. Odwrotnie, jest jednoznaczny. To, co robi pan Jan Osiecki na podstawie sugestii sędziego Łączewskiego, właśnie dzisiaj próbując zakwestionować raport, jest rzeczą niebywałą i atak na pana prezesa, premiera Kaczyńskiego, ma jednoznacznie polityczny cel, nie ma nic wspólnego z rzeczywistą, solidną analizą dramatu smoleńskiego, do którego doszło na skutek zamachu, który przeprowadzony został przez eksplozję, wysadzenie samolotu w powietrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu za tydzień o tej samej porze.